Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś temat nazwisko nie znaczy. O co chodzi? Zaskoczę Was dzisiaj i to kilka razy. Zapraszam do oglądania. Na początek mam takie małe pytanie. Lubicie polskie kino? To może oglądaliście film Bogowie, tę taką filmową biografię Zbigniewa Religi? Kot świetnie zagrał w tym filmie, prawda? Zdjęcie trochę starsze, ale to nic nie zmienia. Kot świetnie zagrał. Kot zagrał też w moim filmie. Zobaczcie sami. Kot świetnie zagrał w tym filmie, choć od razu widać, że to naturszczyk, a nie zawodowy aktor. No ale grał siebie, więc może zrobił to znacznie lepiej niż nam się wydaje. Kot wystąpił w jednym filmie, kot wystąpił w drugim filmie. Widzicie, jaka jest różnica? No właśnie, zasadnicza. W pierwszym to Tomasz Kot, człowiek, aktor. W drugim kot, zwierzę. W tym pierwszym przypadku kot to nazwisko. W przypadku drugim kot to określenie zwierzęcia. To pierwsze jest nazwą osobową, to drugie zwykłym wyrazem pospolitym. Różnica jest oczywista i wiąże się z nią coś jeszcze. Gdybym nie zaczął tutaj od pytania o polski film i powiedział po prostu kot, zapewne pomyślelibyście o kocie, o puszystym zwierzątku. Tak działają na nas wyrazy pospolite, które rozumiemy. Powiem drzewo, każdy z Was w wyobraźni już widzi i wie, co mam na myśli. Powiem bułka i każdy też wie, o co chodzi. Jeśli teraz zgłodnieliście, to dajcie pauzę i wróćcie za chwilę. Gdy powiem kot, też wiadomo, że chodzi o małe zwierzę domowe. Tak to działa w przypadku wyrazów pospolitych. Słysząc to słowo, od razu mamy w głowie pewien zestaw cech charakterystycznych, takich, jakie znaczenie ma to słowo. Na przykład kot to małe zwierzę domowe z miękkim futrem, potrafiące mruczeć itd. Zwykłe słowo kot coś znaczy, dlatego gdy powiem kot, od razu wyobrażacie sobie małe zwierzątko. Natomiast gdy powiem nazwisko kot, od razu wyobrażacie sobie... Oczywiście Macieja Kota, skoczka narciarskiego. Nie? Wyobraziliście sobie Tomasza Kota, aktora? Naprawdę? Dlaczego? Oczywiście wiadomo, bo przed chwilą była mowa o aktorze. Gdyby była mowa o skoczku narciarskim, pomyślelibyście właśnie o nim. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że wyraz pospolity, kot, coś znaczy. Gdy go słyszymy, od razu mamy wyobraźni pewien konkretny obraz. Zwierzęcia, kota. Przy nazwisku jest inaczej. Potrzebna jest nam jakaś podpowiedź, jakiś kontekst. Bez tego nie potrafimy sobie konkretnie wyobrazić, o kogo chodzi. Nazwisko po prostu w tym sensie, co wyraz pospolity, nic nie znaczy. Ono tylko identyfikuje człowieka. Identyfikuje go tak samo jak choćby PESEL. No chyba nikt nie powie, że PESEL podaje jakieś cechy człowieka. On go tylko wskazuje, identyfikuje. Nazwisko robi dokładnie to samo. Bo oczywiście chyba nikt nie powie, że nazwisko kot wskazuje, że Tomasz Kot jest futrzakiem. Zostawmy zresztą może już te futrzaki i pójdźmy nieco dalej. Chociaż nie, zanim pójdziemy dalej, dla rozluźnienia pokażę Wam jeszcze dwa koty. Ten wygląda uroczo, prawda? A ten chyba poszedł spać i przegapi to, co będzie dalej. To będzie bardzo łatwe i to dobrze, bo to ważna sprawa. Powiem Wam teraz o dwóch osobach. Ewa Czarna to polska aktorka występująca w wielu serialach. Andrzej Łysy to polski biznesmen prowadzący ważną spółkę giełdową. Słyszeliście o nich? Nie? No to mam taką małą zabawę. Postarajcie sobie ich wyobrazić. Zamknijcie na chwilę oczy. Ewa Czarna, Andrzej Łysy. Teraz otwórzcie już oczy, jeśli je zamykaliście. Powiedzcie sobie, choćby w myślach, jak wygląda Ewa Czarna. Macie to? A jak wygląda Andrzej Łysy? No to teraz istota zabawy, bo wy sobie wyobraziliście, a ja mam zdjęcia i pokażę je wam. To jest Ewa Czarna. A to jest Andrzej Łysy. Podobni do tych, których sobie wyobraziliście? A może czymś się różnią? Czym dokładnie? Założę się, że przynajmniej część z was pomyślała, że Ewa Czarna nie jest blondynką, a Andrzeja Łysego wyobraziła sobie jako człowieka bez włosów. Chodzi tutaj o to, że z niektórymi nazwiskami mamy pewne skojarzenia, dlatego że wyrazy pospolite, które są do nich podobne, mają pewne znaczenie, które znamy. No, ale na przykład nie sądzę, żebyśmy wyobrażali sobie, że ktoś, kto nazywa się kot, wygląda jak kot. No, a jak jest z nazwiskami łysy, czarny, gruby, mały? No właśnie, to w takich przypadkach najczęściej wpadamy w tę pułapkę. A to bez wątpienia pułapka, no bo ktoś o nazwisku Mały niekoniecznie jest niski. Po prostu nie wiemy, czy jest niski, czy wysoki. Jan Mały może mieć ponad 2 metry wzrostu i mieścić się z trudem w drzwiach. Ale równie dobrze może mieć wzrost Władysława Łokietka.
żeby nie przywoływać tu innych polityków. Tak samo Ewa Czarna. Choć ma nazwisko tego rodzaju, wcale nie znaczy, że jest czarnowłosa czy czarnoskóra. A Andrzej Łysy? Może mieć bujną czuprynę. Bo z tymi nazwiskami jest tak samo jak z nazwiskiem Kot. To nazwisko i tamte nie przenoszą w znaczenia wyrazów pospolitych, do których są podobne. Te nazwiska mają zatarte to pierwotne znaczenie. One tylko wskazują na człowieka, nie na jakiekolwiek jego cechy. Mówiąc to właśnie najkrócej, nazwisko identyfikuje człowieka, ale nazwisko nie znaczy. No bo przecież chyba nigdy nie powie, że Andrzej Krzywy nazywa się w ten sposób, bo nie potrafi prosto ustać na scenie, gdy występuje. Głupio jest więc zakładać, że Agnieszka Wesoła ma zawsze dobry humor. Głupio pomyśleć sobie, że Zygmunt Brudnik się nie myje, bo może akurat ma zwyczaj kąpać się 3 razy w ciągu dnia. To prostackie śmiać się z Adeli Baran i sugerować, że nie grzeszy rozumem, bo może go mieć znacznie więcej od autora takich wątpliwych żartów. Powtórzmy to jeszcze raz. Nazwisko nie wskazuje żadnej cechy człowieka, ono tylko człowieka identyfikuje. Zresztą jest coś jeszcze, o czym warto wspomnieć. Wiele nazwisk pochodzi od przezwisk, a wiecie, jak to z tymi przezwiskami bywa. Czasami mały mówi się na kogoś, kto wcale nie jest mały, bystry na kogoś, kto niezbyt szybko chwyta, a pracuś na kogoś, kto się leni. Nie dowiemy się zatem, czy przodek Adama Ciężkiego sporoważył, czy nazwali go tak dla przekory, czy z jakiegoś zupełnie innego powodu. Jak to mawiał klasyk, nie idźmy tą drogą. I to już wszystko na dziś. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie film, zajrzyjcie też na profil Nazwiska Polaków na Facebooku. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Miejcie się pięknie.